poprzednim odcinku zabrałem was na przyjęcie do opuszczonego zajazdu z restauracją i salą bankietową. Dziś wyruszymy na wyprawę do pewnego domu uznawanego za nawiedzony. Dlaczego? Wiąże się z nim mroczna i tragiczna historia, o której opowiem wam podczas dzisiejszej eksploracji. Żeby opowiedzieć tę historię, trzeba cofnąć się 33 lata wstecz, do roku 1987. Wówczas pochodzące z Chełma małżeństwo Wiesława i Elżbiety Drzewińskich dostało w spadku od stryja Wiktora Drzewińskiego dom pochodzący z czasów przedwojennych, zwany willą Chimera. Okazało się jednak, że 7 lat wcześniej, w 1980 roku, na parterze domu mieszkał wraz z rodziną Piotr B., były pracownik wielu zawodów i tajny współpracownik Służby Bezpieczeństwa o kryptonimie Maciek. Właściciel domu chciał od Piotra B. wyegzekwować zapłatę czynszu za mieszkanie, jednak lokator nie chciał płacić, a co więcej, zaczął w kolejnych latach uprzykrzać życie swoim sąsiadom na wszelkie możliwe sposoby. Między Piotrem B. a małżeństwem Drzewińskich konflikt z roku na rok się zaostrzał. Lokator wszczynał awantury, kłótnie, a nawet pobił Elżbietę Drzewińską. Dla Drzewińskich jedyną szansą na odzyskanie spokoju oraz pozbycie się natarczywego lokatora było podjęcie próby sprzedania tego budynku. Znaleźli się nabywcy, państwo Adam i Kamila Krawczykowie, którzy mieli w planie otworzenie fabryki zabawek po zakupieniu willi. Do transakcji ostatecznie nie doszło, ponieważ w noc z 8 na 9 października 1994 roku nieznany zabójca podjechał pod dom Krawczyków i zabił oboje. To nie było przypadkowe morderstwo, tylko zaplanowana egzekucja, ponieważ zabójca najpierw zranił wspomniane osoby strzałami w klatkę piersiową, a następnie dobił strzałem w głowę. Sprawcy zabójstwa nigdy nie odnaleziono, a śledztwo zostało umorzone. W następnych latach Wiesław Drzewiński próbował bezskutecznie rozwiązać ten problem. I teraz przenieśmy się do 2006 roku, kiedy rozpoczynał się tragiczny finał walki o willę Chimera. 8 października 2006 roku Elżbieta Drzewińska opuściła dom i poszła do kościoła na próbę chóru. Według świadków nie dotarła na miejsce, ponieważ została siłą wciągnięta do samochodu przez nieznanych sprawców i była tym samym widziana ostatni raz. Pomimo, że znaleźli się świadkowie, sam Wiesław Drzewiński regularnie pisał i dostarczał pisma na policję w sprawie zaginięcia żony, a także miał dostarczyć kartkę o treści: jeśli umrę lub zginę w ciągu roku od tej chwili, czyli 26 września, to sprawcą mojej śmierci jest Piotr B. Policja i prokuratura nie podjęły żadnych czynności w tej sprawie, a formalnie Piotra B. nie uznano za podejrzanego. Rok później, 13 października 2007 roku, z domu wyszedł Wiesław Drzewiński, który zostawił rzeczy na stole i wziął ze sobą jedynie telefon. I także on przepadł jak kamień w wodę. Do dzisiaj nie odnaleziono ciał zaginionych, a dwaj synowie państwa Drzewińskich z dnia na dzień pozostali wówczas bez środków do życia. Do 2011 roku prowadzone było śledztwo w sprawie zaginięcia małżeństwa Drzewińskich. Zostało ostatecznie umorzone. Jednak w późniejszym okresie zgłosił się świadek, który zeznał, że Piotr B. poszukuje chętnych do przeprowadzenia porwania synów Drzewińskich i ich zabójstwa. Tym razem służby rozpoczęły przygotowania do tajnej operacji celem skontaktowania się z Piotrem B. oraz jego aresztowania i postawienia przed wymiarem sprawiedliwości.
Policjanci podali się za płatnych morderców, znaleźli kontakt z Piotrem B. i spotkali się z nim. W trakcie rozmowy Piotr B. wprost zaproponował wysoką kwotę za porwanie bądź zabicie synów Drzewińskich. Tym samym się zdemaskował i został aresztowany. W 2014 roku Piotr B. został skazany na 15 lat pozbawienia wolności za podżeganie do zabójstwa małżeństwa Drzewińskich i ich dwóch synów oraz dodatkowo został zobowiązany przez sąd do zapłaty po 80 tysięcy złotych za zadośćuczynienia dla synów małżeństwa Drzewińskich. Dlaczego ta willa jest postrzegana jako miejsce nawiedzone, przeklęte? Po zmroku podobno tutaj straszą duchy zaginionych właścicieli. Przerażającą atmosferę miejsca mają podkreślać spalone ściany i porozrzucane meble, a czasem słyszy się jakieś dziwne, niepokojące dźwięki. Krążą również pogłoski, że willa Chimera jest obciążona klątwą, stąd lepiej się w tu noc nie zapuszczać. Niektórzy twierdzą, że duchy pojawiają się tu, ponieważ rzekomo w sąsiedztwie miały być pogrzebane ciała właścicieli. Jednak zważywszy na fakt, że do dziś nie odnaleziono ciał państwa Drzewińskich, jest to mało prawdopodobne. Nie jestem specjalistą od zjawisk paranormalnych, choć wierzę, że mogą mieć miejsce, stąd trudno jest mi ocenić, czy dzieją się te zjawiska tutaj naprawdę, czy są jedynie legendą. Faktem natomiast jest to, że to miejsce owiane tragiczną i mroczną historią.